i nie chcę być naprawiana. Już nie chcę się do czegoś nadawać. Chcę być kupą porozbijanych skorup tą, którą jestem. Chcę być zbędna. Chcę móc być taką, jaką jestem. Porozbijaną. Nie chcę, by ktoś tę kupę skorup, którą jestem, ostrożnie sklejał, żebym się do czegoś nadawała. Nie chcę się do czegoś nadawać. Chcę, żeby ktoś tę kupę skorup, którą jestem, pozamiatał i wrzucił do śmieci. W tysiącach części spuścił ściekiem, rozpuścił mnie, więc się nade mną nie zastanawiał, żeby się już nikt o mnie nie troszczył i nie robił delikatnych wyrzutów, że nie pozwalam się naprawić. Nie chcę się do czegoś nadawać.
Ostatni raz po prostu gdzieś sobie wyszłam. Jeszcze kawy? Też. Dzień dobry. Odwraca się i po prostu wychodzi. Wnioskuję z tego, że bardzo kochał swoją żonę, inaczej by go tak nie poniosł. No, a potem widzi mnie. Ja też mówię dzień dobry, prawdopodobnie tak samo jak ten szlafrok i eksploduje z hukiem. Mówiąc krótko, tak. Prawdopodobnie pomyślał, że miałam do czynienia z jego żoną. Tak sądzę, bo przecież też powiedziałem dzień dobry. Jakoś mi go żal. Podejrzewam problem z potencją. To nie jest moja wina, ja się nie lata uwikłać. Tu jestem. Ja, to była z mojej strony głupota. Przecież nie mogę go winić za swoją głupotę. Chwileczkę. Policzkował mnie pan już 4 razy i prawdopodobnie szykuje się 5. I ja uważam, że powinno się o tym porozmawiać. Jasne, słucham pana. Ja uważam, że to nie w porządku. Znaczy, jestem w stanie zrozumieć państwa sytuację, ale wciąż uważam, że to nie w porządku. Zastanowię się na tym. Absolutnie tak nie można! Jednak można. Trzeba się na to przygotować. To może jeszcze potrwać. Może lata, albo i całe życie. Trzeba się na to nastawić. Ale ja ze swojej strony zrobiłam wszystko, by problem rozwiązać. Że przyjdę do twojego biura. Lubi pan sushi? Chyba, że
Pięknej kobiety zawsze. Zapraszam panią. A po wszystkim bardzo grzecznie powiesz, dziękuję. O, jak miło. Nie wiesz jeszcze, że potrafię zjeść sushi za ponad 1000 euro. Jak uprzejmie potrafię podziękować. Podczas mojej podróży po Japonii. Masz na kołnierzu. Podczas mojej podróży po Japonii miałem szczęście. Masz na kołnierzu. Poznać mistrza przyrządzania sushi. Masz na kołnierzu. To było bardzo fascynujące, gdyż Japończycy. Na kołnierzu. Zawsze chodzi po to, by codzienne czynnością. Masz na kołnierzu. Nadać doskonałą formę. Wcześniej musieliście porozmawiać z Halerem. Co to ma znaczyć? Co ma z tym wspólnego? Tak, ja już się z nim spotkałam. Co to ma znaczyć? Co oni mieli do omówienia? Stres ci ściska teraz, to że... Nie nastraszysz mnie. Dziwię się, że pani przy tym nie było. Jesteś przepocony pod pachami. Słyszałem, że będziecie państwo razem pracowali. Tak, cieszy nas to. Zaraz się pożegam. No tak, niektóre zmiany są jeszcze w lesie. Jest niebezpieczny, on musi odejść. Zagadaj do niego, leci na ciebie. Dziś wieczorem spotykamy się całkiem niezobowiązująco na skłoszu. Niestety, o 18 jestem umówiony. Załatwię was, załatwię ciebie i załatwię ciebie. A ja najpierw załatwię ciebie, a potem ciebie. A ja załatwię was oboje. Oni chcą mnie załatwić. Załatwimy cię. Masz ciągle swoją insektofobię? Przestań, ty świnio. Masz skorka na koszulę. Czyli wciąż ją masz. To wszystko? Wszystko. A muszę... Śpieszę się. Do zobaczenia później. Lubię go. Zawsze wesoły i pozytywnie nastawiony. Tak. Szkoda, że musiał już iść. Dobrze. Do zobaczenia jutro. I załatwię cię. Tak. Do jutra. I na się ciepło, Kuba Główna. Nie ucieknę.
Pytałem ją o długopis. Zapytałem po prostu, czy mógłbym pożyczyć długopis. To jest jeszcze chyba dozwolone bez narażania się na opieprz. Było normalne, uprzejme pytanie. Czy zapytałem ją, czy chciałaby ze mną spędzić noc? Spytałem ją o długopis. Ale no to przecież można. Jestem przecież dyżurnym durkiem. Odprężam się. Po co ja w ogóle opłacam swoich terapeutów, jeśli przy pierwszej, lepszej okazji można tak po prostu spuścić na kogoś swoje łajno? Dlaczego wszyscy traktują mnie, jakbym był jakimś ekspresem ciekawym, przy którym każdy może się obsłużyć, z tą tylko różnicą, że zamiast monet rzucają gówno, a ja mimo to mam jeszcze kawę, a ja mimo to jeszcze jestem miły. Już tam nie wiem. Gdzieś już wcale tego nie dostrzegam. Nie wiem już, kiedy pan. Kiedy z miłości zająć się paskór, jak z wielkiego uczucia zrobił się numer telefonu. A z numeru telefonu znów zrobiła się opcja. Nie tak jak to wszystkim było. A jak to się odbył? Nie wiem. Skórka banana, oślizg, śmiech. Nie chcę tego dobrze. Zaminowany podtekst, najsilniejsza broń.
Bez obaw, to było dowiedzne. Trzeba było nas opiewać półtony. One są najważniejsze. Czy słyszy pan, jak ja to powiedziałam? Powiedział pan to przyjaźnie. Naturalnie. Dlaczegoż to na koniec miałby być nieprzyjemne? Nagle fakty bez wpływu na pewne decyzje. Wszystko jasne. Idziemy. Całkiem odchodzimy. I to bardzo daleko odchodzimy. Absolutnie tak nie można.